dalszy ciąg podróży po kazachskich starożytnych zabytkach. Dzisiaj jesteśmy w dolinie Tambałaj. Będziemy oglądać starożytne petroglify. Rysunki naskalne, w których zachowała się historia tego miejsca. Kilka tysięcy lat historii tego miejsca, bo rysunki te były rzeźbione, wykonywane przez ponad 3-4 tysiące lat, aż od dalekiej, dalekiej starożytności, od epoki brązu, aż po dziś, bo dzisiejsi mieszkańcy tego regionu, chociaż nie są spadkobiercami tamtych czasów, stwierdzili, że swoje też narysują. Skoro ludzie przez tysięcy lat potrafili swoje tutaj narzeźbić, ach, wiesku, wiesku, daj mi mówić do kamery, to oni też swoje narzeźbią. Słyszałem o tym, ale teraz w końcu to widzę. W tych regionach południowego Kazachstanu trzeba uważać na węże, jadowite, skorpiony, bardzo jadowite, i pająki, wery bardzo jadowite. В второй группе расположены более 400 петроглифов, относятся к эпохе бронзы. Łącznie w Taobałach jest ponad 5000 petroglifów, a to jest pierwsza grupa pochodząca z epoki brązu, licząca 400 fajnych rysunków naskalnych. Powiedziałem pierwsza grupa z epoki brązu, dlatego że ludzie, tak jak już wspominałem, wykonywali tutaj rysunki naskalne przez kilka tysięcy lat i wciąż to robią. W kamerze nie bardzo widać, więc będę wam to pokazywał na zdjęciach. Uwaga, pstryk. Jest prehistoryczna pornografia. Kama Sutra, jak to tutaj mówią. Może być widać. Здесь вот солнцеголовое божество, видно, оплодотворяет как бы быка. Poza zwierzętami są tutaj też utrwaleni starzy, dawni mieszkańcy tej doliny. Tutaj są na przykład, pan nam powiedział przewodnik, mężczyźni, którzy są w obrzędowych tańcach przebrani za zwierzęta. Na głowach mają wielkie takie zwierzęce głowy, obciągnięci są skórami i wykonują taniec. Super, że jest przewodnik, bo bez przewodnika nic byśmy tu nie znaleźli w ogóle. To też jest Kama Sutra, ale ja nie rozumiem, jak oni. A teraz idziemy do miejsca, do kawałka doliny, w którym obecni mieszkańcy Kazachstanu tworzą, produkują aktualne, obecne petroglify. Jestem ciekaw, czy się wzorują na tych starożytnych, prehistorycznych, czy może taka bardziej sztuka nowoczesna. Zaraz się przekonam. Мужчины в руках держат топоры, готовятся идти на охоту.
Tutaj na tym petroglifie widzimy zespół taneczny. Pan przewodnik nam mówi, że nie do końca jest wiadomo, czy oni tańczą przed wyprawą wojenną, czy może przed polowaniem. W każdym razie są widoczne i dziewczyny, i kobiety, przepraszam, i mężczyźni. Mają w rękach łuki, nad nimi jest dwugarbny wielbłąd, czyli to jakaś wyprawa. No i według mnie to jest jeszcze żółw. Ale skąd tutaj żółw? Pewnie źle po prostu impretuje. Palice nosów, ludzi trzymających palicu. Здесь видно вот человека, стреляющего из лука в быка. Вот этот рисунок был, рисунок быка, вот до сюда были ноги. A co tutaj widzimy? Ten petroglif jest bardzo stary, dlatego zachowały się tylko tutaj sylwetki niosących coś mężczyzn. Tu troszkę nie będzie widać. Jest mężczyzna polujący łukiem na byka, tylko ten byk się nie zachował. Jak zaraz zrobię zbliżenie, zobaczycie, że ten byk jest całkowicie nowoczesny. Z niego oryginalnie zachowały się tylko tutaj ślady nóg i kawałek jego wielkich rogów. A sam byk został dorysowany i jeszcze tak w dowcipie dorysowali tutaj siedzącego człowieczka. Pokażę wam teraz, jak się wespnę, jeżeli nie spadnę, petroglif, który jest symbolem Tabały. Jest to wielki byk, na którym siedzi taki człowiek troszkę przebrany za słoneczko. Nie wiem, jak to zinterpretować. A tutaj, słuchajcie, najnowsza produkcja, pochodząca już z XX wieku. Pan nam pokazał, że jak cały wąwóz nie był jeszcze chroniony, to właśnie lokalni mieszkańcy produkowali o takie produkcje rysikiem. I powiem wam, bardzo ładne. Mi tam się podoba. Tutejsze najstarsze petroglify pochodzące z epoki środkowego, późnego brązu są rówieśnikami egipskich piramid w Gizie. Były budowane, były rysowane, były wystukiwane, rzeźbione mniej więcej w tych samych latach, a skończono je, tą pierwszą fazę tutaj rysowania, no do końca cały czas nie wiem, jak to nazwać, za czasów wojny trojańskiej, czyli skończono 1250 lat przed naszą erą, a zaczęto je stukać na 2,5, no przepraszam, na 3,5 tysiąca lat, czyli one mają tu 5 tysięcy lat z hakiem. Te najstarsze. No plus ten konik, który ma lat chyba ze 30. Podanie ruki, głowa, tułowisko, nogi. To bardzo stary rysunek i jego interpretacja jest taka, że przedstawia on dwóch modlących się do bogów mężczyzn, prawdopodobnie łowców. Albo przed polowaniem, albo już jak wracają i składają podziękowania za udane łowy. Tu są ich nogi, tułów, widać dwie głowy i wzniesione wysoko ręce w modłach. Piąta grupa petroglifów nasiła более 1000 rysunków. To, że epoki brązu, tutaj jest oryginalny rysunek Солнцеголова, который был использован символом музыкального конкурса Азия Дауса. Tu jaki piękny, śliczny kotek. No i oczywiście znalazłem koronawirusa. Petroglif koronawirusa. Посмотрите основной алтарь, картину мира, нарисованную художником в эпоху бронзы, как он видел весь мир.
Tutaj widzimy siedmiu celebrujących coś mężczyzn. Tu jest kobieta, rodzicielka, czyli matka, symbol matki. I tu jeszcze czterech mężczyzn modlących się znowu do słońca. A tutaj już są takie petroglify wyrażające właśnie słońce i ich wyobrażenie świata. Były składane ofiary bogom. Tam stał szaman, tam znaleziono kawałki kości. W prehistorii ludzie w tej dolinie nie mieszkali. To było miejsce odprawiania ceremoniałów. Tak jak powiedział Paweł, tutaj był taki stół, kamień ofiarny. Tu składano ofiary. Natomiast ludzie mieszkali za tymi wzgórzami. Tam na głębokości 3 metrów archeolodzy odnaleźli szczątki kwadratowych domostw, takich ziemianek zagłębionych w ziemi, bo jak widzicie, tu wiatry i temperatura są takie trudne w sprzyjaniu. A co ty tu, piesku, wcinasz? No, piesek, nasz przyjaciel, znalazł sobie jakąś głowę i ją teraz właśnie zjada. Podejrzewam, że to jest głowa innego pieska albo sarny. W tych grobach składano ciała, ale jak odkryto ten kurhan, on był tutaj bardzo taki płaski. Jak ten kurhan odkryto, to okazało się, że jeden grób jest pusty. I prawdopodobnie ten grób był przeznaczony dla wojownika, który wyruszył gdzieś tam na wojnę i nie wrócił nigdy. Ale tutaj ci ludzie chcieli go upamiętnić, chcieli, żeby jednak mimo wszystko było miejsce, do którego można pójść i go powspominać. I zrobili dla niego grób pusty, ale to był grób jego. No i słuchajcie, czas na podsumowanie. Jeżeli będziecie kiedykolwiek w Kazachstanie, naprawdę polecam wam jako jedno z wielu miejsc w Kazachstanie do odwiedzenia. Wiem, że, bo sami to przeżyliśmy, natłok miejsc, które trzeba, i ogrom przestrzeni, które trzeba pokonać, i miejsc, które trzeba odwiedzić, jest ogromna, ale na tą dolinę, na to miejsce koniecznie do odwiedzenia, nawet na krótkiej liście. Świetni przewodnicy, bardzo zależy im na tym, żeby pokazywać to miejsce. Pozostaje mi zaprosić was do Kazachstanu, jeżeli tylko lubicie petroglify. I tym samym kończę kolejny odcinek mojego serialu budowlano-archeologiczno-podróżniczo-przygodowego Kamień na kamieniu. Więcej takich odcinków znajdziecie na moim blogu, jak zawsze, niezmiennie. 40 lat i do piachu w dziale Kamień na kamieniu. I tyle. I byłbym zapomniał. Benek, dzięki za kurtkę.